Jesteśmy po meczu Pogoni Skwierzyna z Promieniem Żary, zakończonym wynikiem 1-1. Panie trenerze, jak oceni pan ten mecz? Mecz pełen walki, pełen zaangażowania, można było to naprawdę dobrze oglądać z boku. Remis zasłużony dla obu zespołów, myślę, że Promień też zasłużył tutaj na punkt, my tak samo. Szkoda, że straciliśmy bramkę, prowadziliśmy, mieliśmy jeszcze jakąś tam okazję, jedną, drugą, ale nie udało się. Będziemy ten punkt szanować, będziemy grać dalej. A jak oceni pan dzisiaj przeciwnika? Bardzo dobrze zorganizowany, poukładany, starający się grać w piłkę, stwarzający sytuację. Na plus, na drogę. Dziękuję i do zobaczenia w Żarach.